Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Little Nightmares 2. Zanim zaczniemy jednak, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka z tej serii, bo jak na mój kanał i jak na taki typ gier, to myślę, że jest to całkiem dobry wynik i liczę na to, że seria jako tako będzie w miarę fajnie oglądana. Zanim jednak zaczniemy dalsze perypetie naszego protagonisty Mono, przyszedł czas na przeczytanie komentarzy, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem i muszę przyznać, że było ich całkiem sporo, dlatego jeżeli ktoś nie chce słuchać mojego odpowiadania i wchodzenia w dyskusję z osobami, które zostawiły komentarz, to możecie sobie właśnie do tego oto fragmentu przewinąć, zeskipować. I cóż, zaczynamy i zabieramy się za czytanie. Krycha YouTube. Jak to jest, że każda postać, która nie zwariowała, nosi jakieś okrycie głowy? Six w jedynce miał kaptur. Raczej w sumie miała, bo to była dziewczyna. A teraz mamy worek. Te gnomy z jedynki też miały papierowe czapeczki. Ogólnie to było tego o wiele więcej, taka moja mała teoria. No cóż, przyznam, że teoria jest całkiem prawdopodobna i całkiem jest ciekawa. Bo jednak, jakby tutaj dłużej spojrzeć, to prawda, nie? Że jak to jest, że jakby każda postać nie zwariowała po tym jakby co tutaj się też od Janie Pawła w tej gierce, no nie? Ale tak, całkiem fajne spostrzeżenie, że Six w jedynce miała kaptur, a teraz mamy właśnie taki oto worek na naszym protagoniście. Ciekaw jestem, dlaczego oni wstydzą się swoich twarzy. Nie wiem. To mnie w ogóle bardzo zastanawia. Może oni są, wiecie, wyjątkowo brzydcy, albo mieli jakiś wypadek, jak byli mniejsi. Nie wiem, ciężko mi jest tutaj, szczerze powiedziawszy, na to odpowiedzieć. Czas na Asię Whiterose. Co do gierki, to zapowiada się fajnie. Wczoraj oglądałem pierwszy odcinek na innym kanale i tam gracz nie znalazł tego tunelu z łopatą, także plus. No, całkiem przypadkowo udało mi się to znaleźć, bo ja lubię bardzo, że tak powiem, penetrować gry na części pierwsze, czyli po prostu... Nawet te najmniejsze, wiesz, szczegóły lubię zawsze doszukać się. W sensie takim, że ja lubię po prostu eksplorować każdy tytuł. Nie zawsze się oczywiście to udaje, bo jest sporo tytułów, które, jak to mój dobry ziomeczek z YouTube'a Nero powiedział, lubię, że tak powiem, speedrunować, tak więc no, są gry, w których lubię eksplorować, a są gry, które po prostu od tak o przechodzę. Ktoś ewidentnie prowadzi w lesie tryb turbo samotnika i za wszelką cenę zabezpiecza swoją haciendę przed nieproszonymi gośćmi. No cóż, zawsze można otworzyć interes ze sprzedażą butów przez neta. To prawda, zgodzę się. Prawdopodobnie myślę, że jest to jakaś postać, która zamieszkuje ten las. I nie, wcale nie chodzi tutaj o Shreka, który zamieszkuje bagna. Ale podejrzewam, że po prostu jest to postać, która zamieszkuje las i bardzo nie chce, żebyśmy my tam przebywali. Po prostu dla niej każdy, kto wejdzie na ten teren niedaleko jakby... lasu, bo w sumie tutaj jesteśmy obecnie w domku, jak sami zresztą widzicie. Podejrzewam, że po prostu ta postać sobie, wiecie, zakodowała, że to jest jej las. Skoro jest jej domek, to równie dobrze jest jej las, więc no cóż. Nie wiem, czego możemy się dzisiaj spodziewać. Jestem bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że gierka mnie po raz kolejny zaskoczy. Liczę na to oczywiście. I zobaczymy. Zobaczymy, czy... te pułapki są powiązane z osobnikiem, który zamieszkuje ten opuszczony dom. Z tym telewizorem na początku to się zdziwiłam. Ciekawy pomysł. No, ciekawy pomysł. Tutaj muszę oczywiście również podkreślić. Jestem ciekaw, co twórcy wymyślą tutaj, w tej części. Bo w jedynce potrafili również zaskoczyć na różne sposoby. No i oczywiście ostatnie dwa komentarze są od jeszcze raz Krycha YouTube'a oraz Zakolników TV. Tutaj niestety pominę fragment komentarzu, gdzie Mati pisze, że fajny odcinek, bo cieszę się, że oczywiście mu się standardowo podobał i oczywiście cieszę się, że wam się seria, że tak powiem, przypadła do gustu. Moja teoria jest taka, że w lesie ukrywa się morderca, który chce wybić wszystkich wychodzących na teren lasu, bo według mnie może być jego mieszkańcą. Stąd te wszystkie pułapki i zmasakrowane szczątki zwłok w całej lokacji. To jest bardzo prawdopodobne i nie zdziwiłbym się, gdyby twoja teoria, panie Mateuszu, stała się oczywiście prawdą, dlatego że no... kto by tak w biały dzień przyszedł do lasu i zostawiał pułapki? No, nie wydaje mi się, że ktokolwiek...
normalnie poczytalne, więc podejrzewam, że to musi być jakiś seryjny morderca, który faktycznie chce po prostu, żebyśmy wpadli w jego pułapkę. On by z nas zrobił, no, to co możemy tutaj dostrzec w kuchni. Owy morderca za młodu wyłysiał i śmiali się z niego w szkole. Teraz się mści na postaciach z gęstymi czuprynami, dlatego główny bohater nosi worek na głowie. Cóż, nie jestem w stanie tutaj potwierdzić tej teorii, aczkolwiek być może jest w jakimś stopniu zahaczająca o prawdę, że być może jest to taki, wiecie, szkolny bully, który był kiedyś gnębiony i teraz mógłby równie dobrze, wiecie, być na tyle dorosły, że znęca się nad wszystkimi, którzy po prostu przyjdą w jego okolice. Dobrze, kochani, dziękuję wam za komentarze, bardzo miło i przyjemnie się odpowiadało na to, a teraz wróćmy do gierki. No dobra, więc myślę, że możemy naszego tutaj koleżkę wybudzić, naszego koleżkę Mono. No i zaczynamy. Poprzednim razem, jak pamiętacie, zaczęliśmy sobie gierkę, no i tak jak było niedawno powiedziane przez tutaj osoby, które zostawiły komentarz, byliśmy po prostu, jakby to można powiedzieć sobie, w lesie i zwiedzaliśmy sobie ten las. Teraz jesteśmy w opuszczonym domku, przynajmniej mi się wydaje, że to jest opuszczony dom, ponieważ no nic nie wskazuje na to, że ktoś by tutaj żył. No zobaczcie, w ogóle osoba, która tutaj mieszka bądź też i mieszkała, zostawiła zapalone światło, no i czajnik z gotującą się wodą. No przecież to niedługo może dojść do jakiegoś pożaru, nie żebym ja tutaj się czepiał, nie? No dobra, widzę, że możemy wziąć kubek. Możemy równie dobrze wyrzucić ten kubek. Tutaj widzę, że mamy jakieś jedzenie. To takie... Szczerze ciężko mi jest powiedzieć, co to dokładnie jest, bo tutaj w ogóle są jakieś... Czekajcie, może wejdźmy tutaj, zobaczmy. Tu w ogóle są jakieś... To jest homar, czy to jest kiełbasa jakaś? Ciekawe, czy nasz... Nie. Mono nie chce tego zjeść. Dobra. Bo pamiętam, że Six potrafiła właśnie tego typu rzeczy zjeść i widzę, że Mono to jest kompletne przeciwieństwo Six. Ale widzę, że możemy tutaj lodówkę otworzyć. Co jest w środku? O, proszę, mamy trofkę. Fajnie. Dobra, co tutaj mamy? Ale ja tutaj nic nie widzę, żeby coś było w środku. Czyli w zasadzie to tylko było na takiej zasadzie, byśmy po prostu otworzyli i zobaczyli, czy coś tutaj faktycznie nie jest. Tutaj widzę, że mamy krzesło, ale to krzesło jest zagrodzone książkami, więc po prostu pójdźmy sobie dalej. O, widzę, że drzwiczki się otworzyły. Jesteśmy na jakimś korytarzu. Tu mi w ogóle przypomina się Little Nightmares 1, gdzie też zwiedzaliśmy jakby ten cały budynek, nie? I tam były też również takie korytarze. Zawsze muszę pamiętać o tym, żeby prawym analogiem sobie kamerę obracać. Dobra, co tutaj mamy? To jest coś ciężkiego, ale... Aha, jakieś czapki żeśmy zebrali, o kurcze pieczone. Tu możemy otworzyć? Mono, złapiesz się klamki, czy nie? Nie, nie złapiesz się. Czyli to jest po prostu takie pomieszczenie z zamkniętymi drzwiami. To trochę wygląda jak taki właśnie przedpokój. Tutaj w zasadzie mamy hall. Tutaj dalej też możemy gdzieś iść, ale na razie się nie interesujmy. Zobaczmy w ogóle, co tutaj jest. Jestem ciekaw. Tam oczywiście na wprost się nie interesujemy, bo tam i tak nic nie ma. O, tu mamy jakieś schody. O, idźmy tymi schodami. Co jest grane? Co tutaj jest? To jest bawełna? Czy to wygląda, jakby to było jakieś pomieszczenie z tym? Z kłębek. Ej, czy tutaj ten ktoś, kto zamieszkuje ten dom, tutaj szyje jakieś ubrania? Ty, bo co to dokładnie jest? Jak chcecie, to możecie oczywiście napisać w sekcji komentarzy, bo to mi wygląda, jakby ktoś, kto tutaj mieszkał, szył dla ewentualnego więźnia. Tam widzę, że ktoś jest po drugiej stronie, ale za cholerę nie mogę się tam dostać. Nie mogę się tam dostać, bo drzwi są zamknięte. Dobra, a co tutaj mamy? Siekiera. Chodźcie, sunę, co tutaj jest? Możemy tędy przejść? Nie, tędy nie przejdziemy, a tędy? Nie, to możemy tylko wejść pod. Czyli tutaj mamy jakby taką piwnicę w sumie. Moja teoria jest taka, w sumie może niekoniecznie musi być ona prawdziwa, ale wydaje mi się, że to jest pomieszczenie, w którym
ów osobnik, który powiedzmy jest tym strażnikiem lasu i swojej chaty, przytrzymuje jakby tutaj właśnie tych jeńców, którzy napatoczą mu się w jego lesie, albo w okolicach jego lasu, albo w okolicach jego domku, więc mam takie dziwne wrażenie, że ów taki osobnik po prostu przytrzymuje później za takimi drzwiami właśnie te oto postacie. Dobra, i co, możemy ten? O, możemy niszczyć. Super. Hej. Co jest grane? Kim ty jesteś? To jest jakieś dziecko. Co jest? Czemu ty mnie tak wykiwałeś? Ej, no ja ci przyszedłem pomóc tylko. Dobra, tutaj nic nie ma. Nie widzę przynajmniej, żeby coś było, bo tam jakby dalej bym nie mógł nawet pójść. Mamy jakiś hak, możemy się w sumie go złapać. Się tak zacząć bujać w sumie. Ale to nam nic nie da. Co to jest w ogóle? To jest jakaś zabawka, czy... O, i tutaj widzę, że... Nasz uciekinier sobie zrobił tak zwane kreski, czyli jakby odliczał sobie, ile jeszcze lat tutaj posiedzi. Tak jak to było w, wiecie, w różnych kreskówkach czy filmach, że więźniowie sobie też takimi kredami rysowali takie kreski i odliczali sobie mniej więcej wyrok. Być może to ten dom to jest jakieś takie więzienie dla takiego oto malca. Dobra, idziemy za nim, bo ja widzę, że on tutaj biegnie. Gdzie ty nas... Co jest? To są postacie, które ten? To są roboty, czy to są postacie? Siema. Ja tutaj sobie tylko przechodzę, ja nic złego nie chcę robić. Okej. Tutaj nie ma przejścia w ogóle, więc trzeba iść tam. Ale to przerażająco wygląda, nie? Czemu mam wrażenie, że oni zaraz ruszą w moją stronę? Dobra, gdzie on polas? Bo mnie wykiwał chyba. Mnie chyba wykiwał. Bo nie widzę tutaj nigdzie przejścia. Tam nie ma. Dobra, może zamknijmy drzwi, może tam coś ten. Może coś jest za drzwiami właśnie. A jednak nie, dobra. Walić. To idziemy dalej w takim razie, a przynajmniej będę się starał iść dalej. Chociaż... Nie, czekaj. Fuck, zapomniałem, że tutaj mamy przejście. No właśnie, tutaj mamy przejście. Ja przez chwilę myślałem, że on gdzieś jeszcze indziej polas. Dobra, co ty tutaj teraz robisz? Co ty zrzucasz? Co on bierze? Aha. Czyli my teraz razem współpracujemy, czy jak? No to wyglądało, jakby on przede mną uciekał. Dobra, no on pomógł nam tutaj dostać się na strych. Co tutaj mamy na tym strychu? Co ten strych za... Za tajemnicę tutaj nam skrywa. Aha, teraz my prowadzimy, tak? Czyli on będzie za nami szedł. Tak jest. On będzie za nami szedł, dobra, więc... Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Tu możemy tędy przejść, chyba. Nie, tędy nie możemy. To czekaj. No właśnie, możemy razem przesunąć przecież kwadratem ten skrzynkę. Dobra. Teraz ja lecę tutaj, ty chodź za mną. Klucz jest u góry. Świetnie. Może ogarniemy sobie ten, jakieś przejście czy coś.
Tylko, no właśnie, pytanie, co my zrobimy, bo przecież tutaj potrzeba coś wsadzić, żeby do tego klucza się dostać. Chyba, że można się dostać za pomocą tych kapturów. Znaczy tych, Jezu, kapturów, Boże. Tych, kurczę, nie wiem, jak to się nazywa. A czekajcie, a tutaj? Oj, kurczę, pieczone, co jest? Nie mogłem tutaj czegoś pominąć. Tutaj faktycznie coś jeszcze jest do zrobienia. Czekaj. Co tu jest? A to może to jest to, co musimy... Czekaj. Właśnie, wstań tu. O! Dokładnie, ty. Tu coś może być. Przejdźmy tutaj, dokładnie. Faktycznie jest! Siema, ja sobie to pożyczę. O kurde! O kurde! Dobra, dobrze, że to jest zabawka tylko i wyłącznie. Dobra, a gdzie jest ten kołek? Dobra, tam jest kołek. Widzę go. Okej, okay, siema. Urwałem ci rękę, nara. Idziemy sobie stąd. Okej, okay, mamy to, co trzeba było. Teraz bierzemy i odpalamy tego. I kręcimy. No, dawaj. Dobra, pomogę ci, czekaj. Jak to złapać? Chyba, że ja muszę tam podejść. No. Kręć. Jest, mamy to. Dalej, na co teraz nam ten klucz będzie? No tu mamy checkpoint teraz, więc pytanie, czy będziemy musieli teraz wrócić się? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Chyba, że tam wejdziemy jakoś. No, to jest dobre pytanie. Teraz co my z tym kluczem możemy zrobić? O kurde, grzyboludek! Grzyboludek! Dawaj, podsadź! Ej, co ty tutaj robisz, ziomek? Nie uciekaj! Ja cię dorwę zaraz! Jest! Mamy go! On tam spylił. O kurde, a co z naszym koleżką, który teraz tam nas podsadził? Co my go tak zostawimy? Tu można coś otworzyć. Jest. Jest i on. Dobra, gdzie ty żeś spylił? Dobra, co tutaj możemy zrobić? Czekajcie, skoczymy. Nie, no tutaj nie możemy nic zrobić. Czy ten grzyboludek nas wykiwał? Czy o co chodzi? Tu coś u góry jest. Czekaj. Trzeba jakoś się tam dostać. Chyba, że... Rzucę to. Rzucę w ten karton czymś. Jest! Dobra. Nie spylaj przede mną. Czy on na dół spylił znowu? Dobra, widzę, że on tam uciekł. O kurde, ale tu jest ciemno.
Co jest grane? Gdzie ty mnie prowadzisz? Czekaj, jak się tam dostać do ciebie? Za pomocą klatek, czy jak? A ty mnie teraz prowadzisz? A gdzie ty mnie prowadzisz? Gdzie my idziemy? Wskazałeś mi drogę mniej więcej, dobra. Ale ja tu się nigdzie nie mogę dostać do ciebie, człowieku. Nie wiem w ogóle, gdzie ja błądzę. Nie podoba się mi to. Wcale, a wcale. Pokażesz mi, jak mogę się tutaj dostać? No dawaj, 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 idziemy, idziemy. Czekaj, czy my możemy to przesuwać? Ty, faktycznie możemy to przesuwać. Tylko pytanie, czy my teraz głupoty nie zrobiliśmy? Chyba zrobiliśmy, wiecie co? Rozjaśnimy sobie gierkę, bo ja ledwo co tutaj widzę. Dobra. Trzeba było rozjaśnić. Teraz wracamy do standardowych ustawień. I co, otworzysz mi drzwi? Ty, otworzył mi drzwi. Skubaniec. I co my tutaj teraz robimy? Mogę się tam dostać do góry. Aha! Myślę, że to jest zrobione celowo, żebym ja potem odskoczył do tej dźwigni. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale coś w tym może być. Co to było w ogóle? Bo nie wiem. Dobra, spuściłem te dźwignie, no i co? Czekajcie. Ty, bo mam pomysł. A gdyby tak dostać się tam do góry, do tego grzybolutka, to nie byłby problem chyba. Tylko bym musiał jakoś tam doskoczyć. Ty, bez kitu, może to właśnie jest teraz to zadanie. Ha, widzicie? Patrzcie, jak kurde na bieżąco się gierkę rozkmina, to później jest tak jak jest. Tylko tutaj bym musiał w miarę coś takiego zrobić, żeby później tam jeszcze doskoczyć, więc powiedzmy, że ustawmy sobie tak to na środek. Dokładnie o to chodziło.
O to chodziło, kurcze pieczone. Dobra, teraz idziemy drogą, którą ten grzyboludek przeszedł. Więc zejdźmy tu w dół. I właśnie w taki oto sposób. A ten co? Ty co odwalasz? A ten już dziurę tu zrobił. Ty, idziemy tamtędy, nie ma co. Czy tam u góry coś jest? Nie, tam jest sufit i tam stąd żeśmy przyszli. Więc dobra. Będziemy musieli chyba skakać między tymi. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, będziemy musieli skakać w taki, a nie w inny sposób. O, i to co było w pierwszej części, czyli po prostu trzeba będzie właśnie wyrwać deskę. Lecimy zobaczyć, co tutaj jest. O, siema. A ty co tutaj robisz? Jak ty się tutaj dostałeś? Dobra, nieważne, mi się wydaje, że chyba trzeba stąd zejść. Więc tak też i zróbmy. Tak, i będziemy musieli teraz tym kluczem do tych drzwi dać. Dokładnie. I tu się nam... O kurde, tu już się nam pojawia chatka Shreka i przeddom. Przeddomek tego, co tutaj mamy. Dobra, chyba myślę, że tutaj możemy skończyć odcinek. Tak więc reasumując i podsumowując, moi kochani, to dzisiaj udało nam się zrobić w dzisiejszym odcinku. Tam wiadomo, odcinek będzie troszeczkę krótszy, bo obecnie on trwa pół godziny, aczkolwiek jak skrócę moment, gdzie troszeczkę się zafiksowałem czytając komentarze, to myślę, że odcinek wyjdzie tak około 25-26 minut, coś takiego, nie więcej, nie mniej, mi się wydaje przynajmniej tak. Tak więc... Napiszcie w sekcji komentarzy koniecznie, co tutaj ciekawego się dzisiaj wydarzyło według was z waszej perspektywy, bo ja mam jakieś dziwne wrażenie, że ten grzyboludek może nie w sposób bezpośredni, ale jakoś pośrednio chciał przekazać jakąś wiadomość, ciągając nas przez te korytarze, żebyśmy zdobyli w ten oto sposób klucz i dostali się tutaj. Wydaje mi się, że to niesie ze sobą jakieś takie głębsze konsekwencje, czyli po prostu... On chciał nas przed czymś ostrzec, ale przed czym, tego nie wie nikt. Tego dosłownie nie wie nikt, co tutaj się dokładnie dzieje. Tak więc bardzo bym chciał, byście się wykazali w sekcji komentarzy. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wpadajcie na socjale. Linki są pozostawione w opisie, czyli moja grupa na Facebook, Discord, grupa Crowzai Batsu bodajże, tam też jest w opisie. I... Gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału po więcej, jeżeli się oczywiście spodobało, i zostawienia łapeczki w górę, jeżeli się spodobało, bądź też w dół, jeżeli się nie spodobało, i uargumentować, dlaczego wam się odcinek spodobał, a dlaczego wam się on nie spodobał. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć!